Przecież mieliśmy się modlić o jej długie życie i szczęśliwy powrót ojca. Mamo, ty znowu płakałaś, masz czerwone oczy. A on wcale nie umarł, ani Ela, ani jeźdźnie, a babcia zaraz tu będzie, tylko powstanę i zrobi się jasno. Zobaczysz, jak mnie wysłuchał Pan Jezus. Sama mówiłaś, że dzieci u Niego mają pierwszeństwo. Tylko pomóż mi powstać. Tak długo klęczałem, że nawet różaniec poplątał się z Twoim. Ktoś zabrał ci wszystko, ukradł pensję, a przed nami cały...